Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj ocenimy, co jest hot, a co jest not. Zapraszamy. Carone, amore mio. Amore mio. Albo... To z... Banana. Słuchajcie, typowe instagramowe zdjęcia, insta food, insta eat. Czyli tutaj jest obiad. No, z spaghetti, a tu jest jakiś tost z nutellą i z bananem. Tak. Obiad czy śniadanie na Instagramie, nie? Jak robisz częściej? My to jesteśmy takie... No, takie żaruki jesteśmy, co? My to wszystko lubimy jeść. Częściej robię zdjęcie selfie, ale... Tak, nie. Ja robię tylko selfie. Znaczy ja generalnie, jeżeli robię zdjęcie jedzeniu, to jest zazwyczaj śniadanie, bo na obiady rzadziej chodzę w jakieś tam miejsca. No, dla mnie bardziej hot chyba jest zdjęcie obiadu, bo ja jadam obiad. A śniadanie. Widać, kto jada śniadanie, kto jada obiady. Nie, jeżeli już robię, to zazwyczaj robię obiad, ponieważ śniadania robię sobie sama, więc nie są jakieś za ładne, bo to są zazwyczaj płatki i mleko, albo kanapka z szynką, no to kogo to obchodzi, jak wygląda moja kanapka z szynką? W sumie śniadania, nawet jak robię w domu, to robię ładniejsze, bo to jest zazwyczaj jakaś ładna owsianka. No to... Uważam, że śniadanie jest o tyle fajne, żeby wyjść na śniadanie, żeby szybko zacząć dzień. Zawsze jak wstawiam zdjęcia na Instagram, to są to śniadania. No tak. Rano nawet nie miałabym czasu zrobić zdjęcia tego, co jem. No ale już na obiad, już tak, słuchajcie, obiad o kolacja. Ja bym też zrobiła bardziej śniadanie, no. Bo tutaj jakby można ładne owocki, które są kolorowe, to jakiś banan, czekolada, no. I ładnie to wszystko wygląda, a nie takie kluchy po prostu z jakimś makaronem i mięsem. Tak wygląda przecież. Kawka, można dużo hashtagów, takich typu, wiecie, coffee morning, coffee lover i to jest super. Ja nigdy nie robię zdjęć obiadu. Ale bardziej niż śniadania. Czyli ja jestem zdecydowanie, hot dla mnie jest obiad. Dla mnie śniadanie. Ja i w ogóle bardziej, to zdjęcie tak, jest o wiele ładniejsze. No nie, tutaj czerwony, no. Różowy sweter, czy coś, tam ta dziewczyna, no hot jest drugie zdjęcie. Tak, więc śniadania uważamy za hot. Dlatego dla mnie hot śniadanie. A dla mnie hot obiady! Czy selfie, czy selfie w lustrze? Ale ja chyba jestem... Trudny wybór! Ciężki wybór! Bardzo ciężko! W lustrze? Mhm. Ja nie mam lustra ładnego w moim mieszkaniu, teraz już w domu. Przychodzi do mnie. Muszę, będę do ciebie przychodzić, to faktycznie zrobię. Nigdy nie zrobiłam takiego zdjęcia w lustrze chyba. Ja chyba bardziej wolę selfie twarzy, aczkolwiek tutaj jej twarzy w ogóle nie widać. No. Ja nigdy nie robię własnego selfie, po prostu nie wiem, dziwnie dla mnie. Albo tak pod kołdrą. Albo nie, no że wiadomo, że ty to robisz, okej, no może czasami fajnie wyjdzie to zdjęcie, ale później mam świadomość tego, że ta osoba zrobiła pewnie 1000 zdjęć swojej twarzy, bo wiadomo, takie najtrudniej zrobić dobre. Nie, no ja bym tutaj powiedziała, że panie mają takie piękne oczy, brwi, że to można na Insta make-up tutaj przekierować. Ale chyba wolę takie selfie z przodu, nie do lustra. Tak, jakoś wolę. Ja też. Ja jakoś też, tak dziwnie zawsze wyglądam w tym lustrze, tak się dziwnie odbijam. No. Nie podoba mi się to. I już... sama nawet nie tyle, że nawet wolę oglądać selfie, to jeszcze wolę robić sobie selfie niż selfie w lustrze. No ja też. Jeżeli robię zdjęcia, to zazwyczaj robię zdjęcia dlatego, żeby się skupić bardziej na swojej twarzy niż na moim jakimś tam outfitie czy coś takiego, więc no jestem fanką raczej takich klasycznych selfie. Połowę zasłania ci twarz telefon, tutaj jakby ona coś też zasłania sobie twarz, aczkolwiek ale ty... zupełnie inne no, zdjęcie, zupełnie nie? Inaczej wygląda, tak, ładniej. Selfie, więc hot. Selfie hot. W ogóle nie jestem zwolenniczką selfie, ale zdecydowanie bardziej hot. Przeciwieństwo Klaudii. No jak zawsze, nie zgadzamy się. Także dla mnie hot są zwykłe, klasyczne selfie. Dla mnie hot z lustra. Fejsik. Jak myślisz, co będzie na drugim zdjęciu? Instagram albo Snapchat? Wiedziałam, że będzie Instagram. Ja w sumie Facebooka to używam głównie na Messengerze, ale na przykład lubię też Facebooka, że będzie sobie walla, po prostu co się dzieje na świecie, jakieś tam followuję, czy coś tam, jakieś tam, nie wiem, stronki, jakieś Washington Post i w ogóle, to tam patrzę sobie jakieś newsy, a na Instagramie jednak są fajne zdjęcia, więc chyba Instagrama. Ja ostatnio naprawdę więcej czasu siedzę na Instagramie i lubię oglądać zdjęcia innych, lubię robić zdjęcia i je wstawiać. Ja lubię Instagram, bo mogę tam więcej zdjęć wstawiać. Ja nie też. Jest mi głupio, że przed facebookowymi znajomymi, że pomyślą sobie, co robię, że cały czas tam próżniaczka Magda wstawia tylko te zdjęcia. Codziennie pracuje, jakieś pokazy, sesje, jakieś nagrywanie, chwali pięta.
A tutaj no, ludzie przychodzą i specjalnie oglądać zdjęcia, więc nie jest głupio tych zdjęć wstawiać. Mnie strasznie jara ten proces przerabiania zdjęcia i jak je dodam, to później na przykład nieraz je usunę, bo mi nie pasuje do reszty zdjęć. Tak, ja też jestem za Instagramem, moim zdaniem Facebook już trochę upada. W sensie teraz w tym momencie jedyne, do czego używam Facebooka, to jest po prostu Messenger, żeby się komunikować tak. Z innymi ludźmi, żeby pisać. Chociaż lubię też Facebooka, ale jakby nie używam go tak często, tylko jeżeli do jakichś wydarzeń czy coś tam, co żeby zobaczyć. Ty też się chyba wkręciłaś ten Instagram, co? Tak, Facebooka w ogóle nie używam. Tak to jest, jak się zapomni hasła do Facebooka. Nie, przyznaj się. Nie, mam nowe. Ile razy zapomniałaś hasła? Dwa. Trzy. W sumie Facebooka używam, żeby mieć kontakt z ludźmi ze studiów generalnie. Ja tak. Natomiast na Facebooku są jeszcze jakieś dziwne posty, albo że jakiś znajomy bierze udział w jakimś tam wydarzeniu. Co mnie to obchodzi? No co mnie to obchodzi? Co ja robię wieczorem w sobotę? No ojej, bardziej cię interesuje moje śniadanie sobotne. No oczywiście, że tak. I to jest fajne tworzenie jakiejś takiej swojej biblioteki. Zdjęć i wspomnień, no. Fajne. No więc Instagram generalnie ja... Tak samo, więc Instagram. Zgadzamy się jak należy cały czas. Dobra, ja jestem za klasyką. Jestem za Instagramem. To ja Facebook. Hot Instagram. Tak, hot Instagram. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co dla was jest hot, albo co jest not. Oczywiście poza nami, my jesteśmy bardzo hot. A jak chcecie zobaczyć, co jeszcze tam razem działamy, dużo jeszcze nagrywałyśmy wspólnych filmików, co? Artystycznych, więc serdecznie zapraszamy kanał Madeleine Gavi. Subskrybujcie, lajkujcie i czekamy na dużo komentarzy i waszych opinii. Pozdrawiamy.